Szanowni Państwo, na tradycyjnej konferencji przed spotkaniem z Lechem Poznań będzie najbliższą sobotę o godzinie 18.15. Zanim zaczniemy, tak jak zwykle, czyli od wypowiedzi trenera pana Marcina Sasala, dzisiaj z nami także Andrzej Niedziela i Eli Jędradina, chciałbym poinformować o akcji zainicjowanej przez obecnego tutaj jego piłkarze podczas najbliższego spotkania na rozgrzewkę przed tym meczem wyjdą w takich specjalnych koszulkach piłkarze Korony Kielce i Lecha Poznań z takim napisem: bądź dawcą, uratuj życie. Myślę, że o tej akcji powie troszeczkę więcej Eli. Eli poruszony ostatnio sytuacją, w której bliski jemu człowiek właśnie miał przeszczep serca, 14-letni chłopiec, i dzięki temu żyje, tak? Dzięki temu może dalej cieszyć się życiem. No i w ten sposób chcieliśmy Eli, piłkarze Korony Kielce, piłkarze Lecha Poznań, chcieli zwrócić uwagę na fakt tego, żeby jakby tą deklarację woli, czyli deklarację oddania swoich narządów po śmierci, jakby zaakceptować. No i to taki mały ku temu krok. Także piłkarze w takich właśnie koszulkach wybiegną na rozgrzewkę przed tym spotkaniem. No a teraz już możemy do tej właściwej części konferencji przejść. Trener Marcin Sasa. Dzień dobry, witam wszystkich. Na pewno rozpatrujemy naszą postawę przez ostatnie trzy spotkania i jesteśmy świadomi jako zespół, ja jestem świadomy jako trener, że w ostatnich trzech meczach zdobyliśmy jeden punkt i wszyscy są rozczarowani. Chcemy na pewno w dwóch ostatnich spotkaniach troszeczkę poprawić nasze nastroje i humory, choć pod świadomości i mojej, wszystkich, na pewno wiemy, że liga się kończy i wszyscy już tak naprawdę chcemy dojechać do końca. Mamy jeszcze dwa spotkania. Myślę, że jest mobilizacja w zespole. Myślę, że nie zmarnowaliśmy tego tygodnia przede wszystkim pod względem analizy meczu i tego, czego żeśmy zrobili, co żeśmy zrobili źle, ale widzieliśmy w takiej szczegółowej analizie meczu wiele rzeczy dobrych i tak tragicznie nie było. Ja nie chcę tutaj się tłumaczyć przez to w wyniku. Myślę, że nie gorzej zagraliśmy niż na Ruchu Chorzów, ale nie był zupełnie inny. Ale mówię, taki mecz się nam zdarzył. Na pewno nasza sytuacja w tabeli przy innym wyniku z Górnikiem Zabrze byłaby na pewno lepsza. Mamy mecz z mistrzem Polski. Myślę, że ja jestem zmobilizowany już od kilku dni, bo jest to na pewno ważne spotkanie dla mnie. Wiem, że zawodnicy też nie potrzeba będzie ich mobilizować specjalnie na to spotkanie. Wszyscy chcemy zagrać i pokazać swoją wyższość. Nie ulega wątpliwości, że na pewno jesteśmy dobrym zespołem, umiemy grać w piłkę. Myślę, że zawodnicy to wiedzą. Natomiast przytrafiło się parę kontuzji. W tej chwili sprawa występu Zbyszka Małkowskiego stoi pod dużym znakiem zapytania. Pozostali zawodnicy w lepszej lub gorszej dyspozycji są do gry i pozwoliłem sobie zostawić znowu praktycznie 20 ludzi, bo trzech bramkarzy, więc biorę jeszcze jakąś ewentualność, że stanie się cud i Zbyszek będzie do mojej dyspozycji. Cieśniak, Małkowski, Socha to są bramkarze. Kuzera, Stano, Hernani, Markiewicz, Mijajlowicz, Golański, Wukowicz, Maliszewski, Jovanowicz, Sobolewski, Korzym, Nowak, Tomasz, Grzegorz Lech, Maciej Tataj, Andrzej Niedziela, Krzysztof Gwiazdkowski, Jerzy Andradina. Paweł Kaczmarek jest kontuzjowany i małe są szanse, żeby był brany pod uwagę w dwóch ostatnich meczach. Uraz nie jest na tyle poważny, ale wyklucza go z dwóch spotkań. Grzesiu Lech wraca po kontuzji. Tak sprawa zespołu w tej chwili wygląda. Żeby wrócić do tematu, bo pojawiły się pewne głosy, że wygraliśmy 7 defensywnymi zawodnikami i stąd nasza gra była defensywna, nie ofensywna. Ja tylko przypomnę, bo sobie sprawdziłem w dwóch meczach z Wisłą Kraków. Jeden, że wygraliśmy 1-0 dla przypomnienia, drugi 2-2. Zremisowaliśmy w Krakowie. To defensywne granie pozwoliło strzelić 3 bramki, stracić 2 i zdobyć 4 punkty. Bo przypominam, że w tych meczach Kuzera, Golański grali na jednym skrzydle, a w meczu z Wisłą Kraków na wyjeździe Nikola Mijajlowicz grał w pomocy. Więc ja
nie dopatruje się pewno z takiego ustawienia, ale jeśli ktoś nie siedzi w środku zespołu, to nie wie o takich rzeczach, które się dzieją. Ja uważam, że zawodzi w tej chwili gra skrzydłami. Zawsze Korona słynęła z tej dobrej gry skrzydłami, a w tej chwili te skrzydła trochę opadły i na pewno to jest widoczne, że musimy znaleźć inny sposób rozwiązania akcji, ewentualnie zastosować zmianę zawodników. Dużo możliwości nie ma. Zespół od początku mieliśmy świadomość od wakacji, że jest w takim stanie, jakim jest. Okienko transferowe się zamknęło i w tej chwili nie ma co narzekać. Mamy taki zespół, jaki mamy. Uważam, że bardzo dobry i trzeba z tego spróbować go dobrze ustawić pod konkretnego przeciwnika. Nie udało się rzeczywiście z tego meczu z Zabrzem. Albo mój plan był zbyt trudny do zrealizowania przez moich zawodników, albo rzeczywiście nie dostosowałem tego do tych zawodników, których mam. I to na pewno za tą porażkę jestem również odpowiedzialny. Dlaczego nie? Tak jak zespół, tak jak wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Natomiast w meczu z Lechem na pewno mamy pomysł i mamy sposób na to, żeby zagrać o zwycięstwo i chcemy to po prostu zrobić. Będę bronił cały czas swoich zawodników. Uważam, że nie po zdobyciu 24 punktów nie traktują tego jako minimalizm, bo w rozmowach w szatni naprawdę i chyba w rozmowach między zawodnikami liczą na to, że będziemy się liczyć o wysokie cele na wiosnę. Natomiast, żeby grać tak naprawdę o wysokie cele przy takiej lidze, jaka jest w tej chwili, trzeba zdobyć jeszcze minimum 4 punkty. I to już było wiadomo przynajmniej od 3 kolejek. I my o tym wiemy, natomiast trzeba to po prostu zrealizować. I ja uważam, że jak podejdziemy do meczu w sposób skoncentrowany, jak będziemy mieli trochę szczęścia, bo szczęście jest potrzebne w sporcie na pewno. Jeżeli mecz się zaczyna od takiej sytuacji jak na Zabrzu, że traci się bramkę z niczego po błędzie, no to trudno jest później nagle strzelić 5. Ale spróbujemy. Szansa jest taka, że jeżeli nie stracimy bramki w pierwszej połowie, mówię to z całą świadomością, na pewno druga połowa będzie dla nas korzystna. Myślę, że zespół pod względem zdrowia i fizycznych spraw wytrzyma 100 minut na boisku i to jest dla nas szansa w meczu z Lechem na pewno. Dziękuję. Dziękujemy, poprosimy o pytania. Ja mam pytanie do Andrzeja Niedzielona. Andrzej, właściwie przez miesiąc nie grałeś, nie licząc tego meczu w Zabrzu. Klasyfikacja strzelców się nie zmieniła. Świadczy o tym, że ta liga jest taka słaba. Czy ty byłeś taki dobry w tych pierwszych meczach i strzeliłeś 8 bramek? Pewnie ja byłem w bardzo dobrej dyspozycji, że faktycznie miesiąc nie grając, nastrzelałem tyle bramek, że moi konkurenci nie zdołali mnie dogonić, także byli nieskuteczni pod moją nieobecność na tyle, żeby mnie nie przeskoczyć, ale myślę, że to nie jest najważniejsza sprawa. Fajnie, że jestem tutaj dalej na, powiedzmy, czołowych pozycjach, jeżeli chodzi o klasyfikację Króla Strzelców, ale gramy o punkty i ja myślę, że to jest najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy teraz w sobotę zdobyli 3 punkty, a kto zdobędzie bramkę, ja zawsze podkreślam, że to jest drugorzędna sprawa. Jeżeli ja to będę, jeżeli trener oczywiście na mnie postawi, da mi szansę, no to będzie rewelacyjnie. Ale mówię, najważniejsze są 3 punkty i myślę, że o te 3 punkty będziemy grać. Znaczy wygramy 1-0 czy 10-0, nie ma to znaczenia. No właśnie, jeszcze drugie pytanie moje, jak to z twoją kontuzją, czy rzeczywiście już nie ma nic, żadnych śladów już, bo zawsze człowiek ma taki czasami jeszcze wewnętrzny opór, czy ten opór minął właśnie w Zabrzu i... Tak, jestem do dyspozycji trenera, także nic tutaj w tym momencie mi nie dolega. Jestem gotowy, jeżeli oczywiście ten postawi na mnie, także będę, myślę, gotowy do grania. Jeszcze pytania? Ja mam pytanie do trenera Sosala. Panie trenerze, ja mam takie pytanie z Radkiem Ciężniakiem, czy on już się podniósł psychicznie po tym
jak o tym będzie zawsze, no bo możliwe, że wystąpi przeciwko Lechowi, z którym będzie goli puścił. Mam nadzieję, że od dawna się podniósł psychicznie, chociażby od tego meczu z Lechem, no bo rzeczywiście został zmotywowany przez prasę, że ileś tam czasu temu wpuścił 5 bramek. No bardzo motywujące dla zawodnika, także myślę, że zrobiliśmy wszystko i dziennikarze zrobili wszystko, żeby go podnieść na duchu. Natomiast oczywiście będziemy rozmawiać z Radkiem. Myślę, że Radek jest dorosłym człowiekiem i nie jest tutaj przypadkowo, jest to od wielu lat. A skoro jest to od wielu lat, no to ktoś zobaczył jego talent i jego predyspozycję do tego, żeby bronił w Ekstraklasie. Uważam, że ma szansę na to, żeby pokazać, że jest dobrym zawodnikiem. Nie jest, myślę, że w sytuacji takiej, że musi udowodnić, ponieważ za chwilę mu się kończy kontrakt i teraz musi mieć dobry start na następny sezon. Także on też walczy o wszystko, natomiast rzeczywiście nie jest w najlepszej sytuacji, bo wszyscy mu wypominają jakieś błędy. Każdy błędy popełnia. Uważam, że ten błąd, który zrobił Cieżniak, a ten błąd, który zrobili, te błędy, które zrobili bramkarze w ostatniej kolejce, no to chyba nie był błędem, bo tam były naprawdę spore wielbłądy. Ja mam pytanie do nas, ale panie trenerze, wiadomo, że siła ofensywna Korony to głównie również współpraca Ediego i Andrzeja. Czy pracowaliście w tym tygodniu właśnie na tym, w meczu z Lechem, no było tak jak w tych pierwszych meczach? Na pewno można to stwierdzić po jakimś czasie. Wcześniej ja przypominam sobie mecz z Zagłębiem Lubin z Widzewem, no to jakoś tak na Ediego specjalnie wszyscy Ediego nie darzyli wielką sympatią, że on jest nagle super zawodnikiem i ta współpraca będzie się układała. To wypracowali zawodnicy ciężką pracą na treningach, na obozach i ta współpraca zaczęła się od którejś tam kolejki trzeciej, czwartej układać bardzo dobrze. Do momentu kontuzji było naprawdę fajnie, ale w ostatnim meczu, ponieważ nie trenowali zawodnicy miesiąc ze sobą, my wiemy, bo widzieliśmy i Edio dobrze wie, że przy dwóch strzałach, które oddał z dalszej odległości, miał przynajmniej jedną dobrą piłkę po zagraniu prostopadłą na Andrzeja i wiadomo, że wymaga to treningu. W tym tygodniu oglądaliśmy to, jak to wygląda i trenowaliśmy tak jak w czwartek, zawsze jest trening pod względem taktycznym i to robiliśmy to, żeby z powrotem wrócić do dobrej współpracy tej dwójki, ale myślę, że nie tylko tej dwójki. Myślę, że pozostali zawodnicy wiedzą to, co trzeba wydobyć i dobrego z Ediego i dobrego z Andrzeja. Obydwaj mają bardzo dobre niektóre rzeczy, które trzeba wykorzystać i sposób zagrania piłki musi być znany, a to tylko osiąga się poprzez wspólny trening i ja się cieszę jeszcze z jednej rzeczy, że Jed i Andrzej są kolegami również, chyba dobrymi kolegami poza boiskiem i to jest ważne, bo wtedy ta współpraca takiej dwójki jest możliwa do